Witajcie kochani, witajcie w kolejnym spotkaniu z Waszą babcią Jolą. Zapraszam Was dzisiaj na wykonanie maków polnych, maków z materiału. Wyobraźcie sobie, biorę się za materiał, walczę z nim i dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać kwiaty, maki za pomocą nagrzewnicy i z materiału, tego usztywnianego, który pokazywałam Wam na poprzednim tutorialu. No, tam sobie znajdziecie w moich filmach, jak usztywniać materiał. Przypomnę tylko, że mój materiał usztywniam za pomocą wikolu i wody w proporcjach dwie szklanki wody, jedna szklanka kleju wikol i jeszcze troszeczkę, tak ze dwie łyżki do tych proporcji dodaję, mieszam i mam tą miksturę, którą później mój materiał usztywnia. Dzisiaj będzie nam zatem potrzebny materiał czerwony i zielony. Jak nie będzie nam długo schodzić, to pokażę Wam jeszcze, jak za pomocą nagrzewnicy zrobić podobny mak za pomocą nagrzewnicy, ale z papieru. I co będzie nam dzisiaj potrzebne? Dzisiaj będą nam potrzebne wykrojniki maka, bądź będziecie szukać w internecie kształtu tego kwiatka. Ja mam taki wykrojnik kupiony dawno na Ali. Jeżeli znajdę jeszcze na AliExpress ten wykrojnik, to Wam podlinkuję. On ma też listki, które wykorzystałam do wykonania moich maków. Do wykonania moich maków użyłam dwóch największych wykrojników. Tu są takie jeszcze mniejsze i one są już ze żłobieniami i wtedy na materiale wychodzi nam wzorek, ale do nagrzewnicy i naszej łapki nie jest to potrzebne, bo ta łapka robi nam już potrzebny wzór. No i kochani, to jest ten wykrojnik. Jeszcze wykorzystałam wykrojnik taki, który lubię z uwagi na, bo to, no on jest chyba do asterków przeznaczony, ale z uwagi na to, że ma cieniutkie te pręciki i wykorzystuję je do wykonywania środków w kwiatach. Do tych pręciczków, bo są cieniutkie. Mam dużo różnych innych wykrojników, pręcików, ale one zazwyczaj na końcu są zakończone albo kółeczkiem, albo serduszką, albo łezką. A w maku te pręciki są bardzo drobniutkie, dlatego ja wykorzystałam właśnie ten wykrojnik. To jest z maka listek, to nam mi się tutaj gdzieś zaplątał. I to jest ten wykrojnik. I jeszcze będziemy potrzebować środeczki, które również z Wami wykonywałam. To jest środek maka. To jest masa samoutwardzalna, lekka, biała. I do niej dodana jest farba akwarelowa, zielona, taka w tubce. Wymieszałam tą masę i pokazywałam Wam, jak wykonać taki środek. Też sobie musicie wrócić do tego filmiku i zobaczyć, jak wykonuje się takie środeczki. Widzę, że ostrość mi siada chwilami, no ale nie mam na to wpływu, a lepiej nie potrafię. No i jeszcze będzie mi potrzebny tusz. Mam dwa tusze, tusz czarny i tusz zielony, jasny zielony, dlatego że materiał jest dosyć ciemny i żeby go troszeczkę rozjaśnić, to użyłam takiego jaśniuteńkiego zielonego tuszu i czarny do jakby pocieniowania środka, bo mak jest od środka taki ciemniejszy. I dopiero na końcu robi się taki czerwony wyraźnie. Widzę, że Wy tu widzicie kolor pomarańczowy. No pewnie każdy inaczej będzie odbierał na swoim komputerze. Ale kolor tego materiału jest taka piękna czerwień. Naprawdę taka piękna czerwień makowa. Na początek, zanim to wszystko sprzątnę, proszę Was jeszcze o subskrybowanie kanału. I proszę, dajcie łapkę w górę. Jak oglądacie, po prostu przyciśnijcie łapkę w górę. Bardzo mnie to cieszy, bardzo motywuje do dalszych działań. I będziemy się brać do pracy. Co tu jeszcze będziemy potrzebować? No, ja mam zapalniczkę, później Wam powiem do czego. Tutaj wycięłam te kwiaty z papieru. Ja mówię, że jak będziemy mieć chwilę czasu, zobaczymy, ile nam zejdzie, bo nie chcę robić długich tutoriali.
To zrobimy jeszcze z papieru i tutaj mam wycięte z materiału. Do wykonania maka potrzebujemy tylko dwie sztuki tego kształtu. Dwie sztuki, no i tutaj wycięłam już też listki z materiału, żeby nie przedłużać, bo wiadomo, że jak macie maszynkę, to wszyscy potraficie wyciąć. I tu jeszcze inną opcję Wam tu też później pokażę, pręcików, bo nie wszyscy macie akurat ten wykrojnik, więc te pręciki można zrobić po prostu z kawałka foamiranu pociętego w drobniusieńkie paseczki. A tu mam wycięty ten właśnie, te pręciki z tego wykrojnika. To nie jest typowy pręcik, no ale ja go wykorzystuję do robienia pręcików. Dobrze, no to zabieramy się do pracy. Ja już sobie sprzątnę. Bardzo szybciutka praca. Już włączam sobie dzisiaj upał, wiecie. Nie włączałam wcześniej, bo mi się tu chyba ugotowała. Ale włączam już sobie nagrzewnicę. Nie mam jeszcze nagrzewnic od Marty Magdy Sawickiej. Bardzo czekam na nie, bo te są nieregulowane i bardzo mi to przeszkadza. Bardzo utrudnia pracę. I sobie właśnie zamówiłam u Magdy Sawickiej. Na stronie Kwiatomania. Na stronie Kwiatomania jest post, pod którym zapisujecie się na zakup nagrzewnic regulowanych. Jeszcze do tego Magda daje podstawkę i końcówki przeróżne ma. No ja kupiłam wcześniej, znaczy nie kupiłam, tylko tak jak Wam mówiłam, dostałam w prezencie na dzieci, na urodziny i z końcówkami dostałam. Ale Magda ma bardzo duży wybór, bardzo fajną cenę, także jeżeli zdecydujecie się robić kwiaty z materiału bądź używać nagrzewnicy do kwiatów z papieru, to bardzo Wam polecam zakup u Magdy. Dobrze, no to się bierzemy do pracy, sprzątniemy sobie kwiatusie, środeczki sobie zostawimy i już się biorę do pracy. Materiał sobie odłożę, żeby mi nie przeszkadzał. No i potrzebujecie oczywiście jeszcze gąbkę, na której będziecie wytłaczać. Magda też w sprzedaży posiada gąbki. Ja tą też już mam wcześniej, razem z tamtym kompletem zakupioną. Dobrze, no to bierzemy się za kwiatusie z materiału. I co robimy po kolei? Tak jak mówiłam, dwa płateczki potrzebujecie tylko i cieniujemy środeczek na kolor czarny. Tak wygląda mak. Od środka jest taki właśnie czarny. No to sobie pofarbuję. O tak, troszeczkę, byle jak. Bo tak i tak będzie środek tego maka prawie w całości nam to zasłaniał. Więc nie musicie się tu przejmować jakimiś specyficznymi, specjalistycznymi cieniowaniami. Mamy pocieniowane. Jakbyśmy mieli robić z papieru, to jeszcze sobie zamaluję od razu papierowe, żeby później nie przedłużać, nie wyciągać z powrotem tego wszystkiego. Dobra. Widzicie, no na szkle jest fajnie, bo ja sobie cały ten tusz tutaj zebrałam i nic nie zmarnowałam. No i moi drodzy, mamy kwiatusie pocieniowane, pocieniujemy sobie od razu listki, żebyśmy sobie mogli schować, wiecie co, tusze już, szczoteczki, nie będzie nam to tutaj przeszkadzać. I widzicie, mam taką bardzo jasną zieleń i sobie teraz troszkę przycieniuję i to jest, który to jest kolor, ten. To różne zielenie mam tutaj i tak troszeczkę go po prostu miziam, żeby go troszkę rozjaśnić, bo tak jak mówię, bardzo ciemna jest ta zieleń tego materiału. Link do materiałów też Wam już dawałam pod pierwszymi kwiatami z materiału, więc sobie poszukacie. I tam macie w tym sklepie różne kolory. O, no i listki mamy pocieniowane, to sobie odkładam. Szczotki już mogę schować, jeszcze będę potrzebowała. O. No i środeczek też sobie troszeczkę cieniuję, ale ciemniejszym zielonym, ale mam tu resztkę na pędzlu, więc nawet nie będę wyciągać. O, tak. I gdybyśmy mieli zrobić ten z papieru, to jeszcze sobie drugi przycieniuję. O, tak. O, dobrze.
to już możemy teraz faktycznie pędzle schować. O, schowałam i teraz jeszcze wezmę sobie cienkopis, ponieważ te tutaj pręciczki są oddzielone takim czarnym kolorem, więc tylko sobie przejeżdżam cienkopisem, żeby lekko zaznaczyć podział tych pręcików na wierzchu makóweczki, tak? O, no i tu troszeczkę zaznaczę. I drugi, tak delikatnie oddzielam te pręciczki czarnym cienkopisem. A tak chcę zrobić podobnie do tego, co widziałam na zdjęciu. O, dobra. Dobrze, to sobie wbijemy. Tuszę mogę schować, cienkopis mogę schować, tak. O, odkładamy sobie tą deseczkę szklaną, odkładam i bierzemy się za wygniatanie na gąbeczce. I teraz tak, ja troszeczkę zmoczyłam te płatki, mówię teraz o płatkach z materiału. O tak, psiknęłam troszeczkę, żeby mogła lepiej uformować. Dobra, mam nadzieję, że nasze nagrzewnice się nagrzały. Ale to się zaraz okaże. I posłuchajcie, jak oglądałam sobie zdjęcia tego maka, to on ma taki nieregularny bardzo, pofalowany, taki dzikusek, jak ja to zresztą lubię. No i to sobie właśnie robię to taką łapką z raz, dwa rowki, ale ma znowu trzy wybrzuszenia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i zobaczcie, i raz, dwa, trzy się to robi, chciałam wam powiedzieć. O. O, taki dzikusek właśnie. Chcę, żeby były takie, jak to sobie zobaczyłam na zdjęciu. One nie są idealnie gładkie, tylko takie właśnie pomarszczone. Próbowałam to zrobić za pomocą molda do foamiranu, ale nie wypaliło, kochani, nie wypaliło. Więc trzeba robić przy pomocy nagrzewnicy. No i sobie teraz tutaj środeczek formuję i przytrzymuję, żeby wystygło, bądź, jak wam kiedyś mówiłam, kuleczką dotykacie, ona momentalnie studzi środek i macie ukształtowany, tak? I teraz drugi, to będzie bardzo szybciutki tutorial, zobaczcie, tak po prostu sobie jeżdżę, jak mi tam, o, tak, różnie, jak mi się jeszcze nie podoba, to sobie poprawiam i to jest fajne w materiale, i w kształtowaniu za pomocą nagrzewnicy, że można to jeszcze poprawiać. O, i zobaczcie, tak sobie tutaj pojeżdżę, żeby uzyskać ten zwariowany według mnie efekt. No i tutaj sobie teraz porozprostowuję, żeby ten dolny był bardziej ku dołowi, nie taki bardzo zwinięty. Dobra, no i teraz pozostaje nam zrobić dziureczki, to sobie wezmę szpikulec, o, bo sobie nie wzięłam, ale sobie wezmę, a tu mam nawet taki chyba lepszy, bo będzie ostrzejszy, bo możecie sobie robić dziureczki wcześniej za pomocą no, tych takich dziurkaczy, tych kombinerek, nie? Ja mam to nawet, ale nie chce mi się, bo mi się nie chce. Babcia Jola się zrobiła strasznie leniwa. No i sobie robię drugą dziureczkę od razu. Wiecie co, ja dzisiaj mówię, ja nie próbowałam jeszcze robić maka dzisiaj faktycznie z papieru, bo postanowiłam używać materiału, skoro już mam tyle tego materiału, nausztywniałam go, to chcę użyć, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał, czym się będzie różnił mak materiałowy od maka, wiecie jakiego, papieżanego. No i teraz te środeczki, które już wycięłam, to sobie biorę. Dobrze nagrywa się, ok. No i sobie je teraz tłamszę. Składam sobie równo na cztery. I teraz zwijam, tłamszę i zobaczcie, po prostu
znęcam się nad nimi bardzo. Tak, żeby końcóweczki były cieniutkie i takie troszkę powichrowane. O, widzicie? Już zaraz Wam pokażę efekt. O, coś takiego. Jeden i wystarczą dwa, aczkolwiek w niektórych tam dawałam dwa, w niektórych trzy, ale mnie się nawet bardziej podoba z dwoma, bo nie ma takiego w środku bałaganu, wiecie? No, no i sobie zgniatam i sobie poznęcam się trochę. O, i rozprostuję. O, tak. No i mamy drugi. Dobrze, to teraz sobie weźmiemy nasz z masy zrobionej środeczek. Troszkę mi się nie podoba, troszkę mi to wyszło za, wiecie jakie, za jasne, więc ja sobie to jeszcze przybarwię brązem, bo mi się nie podoba, bo się zrobił straszny seledyn, wiecie? Musiało być na tym pędzlu jeszcze tamta farba. O, tak, wolę, żeby to było takie bardziej naturalne. Tu jest mało tego brązu, nie chcę mi się teraz już wyciągać tuszu, mam tutaj jeszcze. Dobra, niech będzie. I sobie teraz robię tak. O. I wszystko można robić z materiału. To możemy robić wszystko za pomocą kleju, bo się dobrze klei. O. I tak. I do góry podnoszę. Widzicie? Tak. O, przyklejam, żeby to przylegało. I drugi. Zobaczymy, jak będzie mało, to się jeszcze zrobi jeden środeczek. O, tak. I znowu klej. Tak, i do góry. O. O, i moim zdaniem to wystarczy. I teraz posłuchajcie, co ja jeszcze robię. Możecie, końcóweczki w maku mają taki pyłeczek bardzo delikatny. Zaraz Wam pokażę. O, taki bardzo delikatny pyłeczek, jasny, no może niekoniecznie biały, ale jasny. To możecie to zrobić za pomocą gesso, delikatnie pociapać. Ale mnie się to nie udaje, bo mi się robią ciapy, więc sobie dzisiaj wzięłam puder dla dziecięcy. O, i troszeczkę go sobie tutaj nasypię. O. I teraz moim zwyczajem brudzę sobie rękę klejem. Tak. I delikatnie dotykam końcóweczki. Delikatnie dotykam, żeby nie uciapać za bardzo klejem. Tak. Tak. I po prostu dotykam tego pudru. Dziecięcego. Bo wygląda bardzo naturalnie. Strzepnę resztę. O, tutaj troszeczkę przytrę. I zobaczcie. Widzicie? I takie, można jeszcze nawet troszeczkę strzepać, nie musi być aż tak dużo tego pyłeczku. O, no widzicie? I teraz ja chcę, żeby one bardziej, te pręciki przylegały do główki tej makowej, więc po prostu biorę sobie zapalniczkę, tak, i sobie podgrzewam od dołu, tylko daleko, żebyście nie spalili. O, widzicie? I one się wtedy do środeczka skurczają. Jeszcze raz. O, widzicie? Przytuliły się do główki. Przytuliły się ładnie do główeczki. A gdzieżeś to babciu Jolu wrzuciła. No i teraz sobie po prostu kleimy. Ten jest bardziej zwinięty, to ten sobie dam pierwszy. I smarujemy sobie klejem. Tu jest mało. Dobra. I sobie przytulam. I przytulam. Chwilkę trzeba przytrzymać. O. Tak. I biorę sobie drugą część. Widzicie, że proste? I sobie smaruję klejem. Tak. I naprzemiennie. I makóweczka. I mak, kochani, jest gotowy.
I on sobie teraz będzie sechł, a my sobie zrobimy listusie. Już. Listusie, pokażę Wam, że wyglądają bardzo naturalnie. Zobaczcie. O, takie są powywijane. Nie są takie placki. I powiem Wam zaraz, jak ja to zrobiłam. I znowu sobie troszeczkę ciapnę wodą. Ale to już tak w powietrzu. I drugi mały też. O, i mamy. I do listusiów, podobnie jak w poprzednim tutorialu, używam tak zwanego ołówka. Końcówki, która prawdopodobnie... Ajajajaj, nazywa się ołówek. No, babcia Jola eksperymentuje, zaraz będzie jeździć po szpitalach. Dobra. I zobaczcie, teraz odwracam go na stronę lewą. Na stronę lewą. I te boczne listki po prostu przejeżdżam tylko przez środek. O. Tak. I tak. Mam niedokręcone, wiecie? Ale może mi się uda skończyć, bo źle dokręciłam i mi wychodzi. O, widzicie, że wyszło. Ale to muszę sobie wziąć coś, jakiegoś kombinerka. Kombinerka jakiegoś. O, coś znalazłam. O, znalazłam coś i po prostu dokręcę. O, dokręciłam, ok. Dobrze, że mam wszystko pod ręką. O, tak. I teraz odwracam. Jak te boczne już zrobiłam, to odwracam na stronę prawą i przejeżdżam przez środeczek. I tak fantazyjnie możecie troszeczkę powywijać. I zobaczcie, jak ten listek teraz naturalnie wygląda. Widzicie? O. A może położę na białym, bo na mojej łapie to nie widać nic. O, widzicie? O. Dosyć naturalnie to wygląda. I z małym listkiem robię to samo. Czyli boczne po lewej stronie. Ale się nagrzała. No i widzicie, i to jest właśnie to, że nie można ich wyregulować. Ja tu niby mam regulator, który jest jakimś ściemniaczem światła czy coś, ale to niekoniecznie zdaje egzamin. O. A ta brązowa żyłeczka nawet mi tu nie przeszkadza, bo akurat fajnie w listeczku, no ale materiał na przykład biały, no to by paliło, nie? Bez sensu. Bez sensu by to wyglądało. No i mamy kolejne listusie. I kwiatuszek mamy, niech on jeszcze schnie. A my spróbujemy zrobić maka z papieru. Tak jak Wam ostatnio mówiłam, że można robić nagrzewnicą z papieru. Zobaczymy, co nam to tutaj wyjdzie. Zaeksperymentujemy sobie. Popsikamy. Tak, popsikamy sobie wodą. To sobie możemy zabrać. To też. Oj, oj, bo mi się tu przypali. Tak, to niech sobie schnie, to nam już jest niepotrzebne na razie. I sobie zrobimy. Aha, no i to jest zwykły blok techniczny, tylko tym razem nie miałam ładnej czerwieni, cieńszej. To taki, ja myślę, że tutaj jest 220 gram może, bo on był dosyć sztywny. Ten, co miałam ostatnio na tutorialu, co robiłam słoneczniki, to był fajny, bo był taki ze 160 miał, a ten jest dosyć gruby. No i zobaczymy, co nam to wyjdzie, ale słuchajcie, eksperymentujemy. Tak, ile jeszcze zrobiłam, bo nie pomaziałam. A, pomaziałam na czarno, dobra, dobra, babciu. 2 minuty temu i babcia już nic nie pamięta. No ale... Powiem Wam tak, życzę Wam, żebyście wszyscy w wieku moim mieli tyle siły, co ja. Ja nie narzekam. Cieszę się z tego, co mam i nie ma co narzekać i marudzić, bo nie ma co. O, jest. Ok. I drugi. Odwracamy. Tu sobie wytrzemy. Tak, żebyśmy mogli je delikatnie osuszyć troszkę. Tak. No i teraz będziemy formować na gąbeczkę i deseczkę mamy schować, a na gąbeczce będziemy formować sobie
nasz kwiatuszek. No ciekawa jestem bardzo efektu. Zobaczymy. Tu jeszcze jest za bardzo mokry. O. Dobra. No to próbujemy. Oj. O. Oj, 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 babciu. Tak. No oczywiście, że to się wszystko, moi drodzy, da. Da, da, da. O, jeden płat już mamy. Niech sobie ładnie wyschnie. Chciałabym tak trochę urozmaicić ten płatek, ale to będę kombinować zaraz. Tak, tak po prostu, słuchajcie, taki robię tu bałagan na tym płatku, bo o to mi chodzi, o taki efekt pomiętego płatka maku. Bo jakbyście wzięli kulkę do tego, taką dużą, grubą, to też uzyskacie efekt, tylko nie taki pomięty, prawda? Dobrze, to ja sobie już wyłączę nagrzewnicę, jedną i drugą, bo już nam nie jest potrzebna. Chcę tylko zobaczyć, jak wyjdzie nam ten mak. Ok, to teraz sobie zrobimy dziureczki. On jest jeszcze mokry, wiecie? Mokry, musiałabym go wysuszyć, ale on doschnie sam. A chcę Wam tylko pokazać, że nie musicie zaraz robić z materiału, możecie robić z papieru. Tak, i ten jest bardziej zwinięty. Gdzie mamy? Tu mamy to. No i właśnie mówię o tym, że jak nie macie tych wykrojników, to możecie sobie drobniusieńko posiekać papier. Nie papier, tylko foamiran. I zrobić pręciki z foamiranu. No nadawałaby się też, myślę, bo się fajnie kształtuje ta taka gruba bibuła, nie wiem jak ona się nazywa, dziewczyny robią z niej kwiatki, jakoś ona się tam nazywa, nawet ją mam w domu, ale nie pamiętam jak się nazywa, taka porządna gruba bibuła. Nie wiem, ile mi tego wyjdzie, to sobie pokroimy do końca. No i mamy to. Mamy, mamy. Tak. Teraz muszę włączyć pistolet, bo tego się nie przyklei klejem. O. Włączymy sobie. On się tu momentalnie nagrzeje. Jak go babcia włączy. A czemu nie świeci? No, tylko mi nie mówcie. A jest, dobrze. Ojeju, jeju. Jeju, jeju, ile to strachu. No i my sobie w tym czasie pomniemy te... Ja to bym sobie nawet to troszkę przegrzała. O, żeby było łatwiej giąć. Nie mam żelazka, to sobie poradzę z nagrzewnicą. Bo one się łatwiej formują, ciepłe. Tak, szybciutko stygnie, ale jeszcze troszeczkę, jeszcze się da. No i one się ładnie takie cieplejsze formują. O, o jak się tu ładnie wywinęły. Dobra, to niech się grzeje, a my tu jeszcze dopracujemy te nasze pręciki. Ok, złożymy tak i tak i tak i będziemy jeszcze się nad nimi znęcać. Tak, troszeczkę je jeszcze poczochramy.
Tu jest niepocięty. Babciu Jolu, ale ja właśnie nie włożyłam sobie dzisiaj swoich lorneteczek i nic nie widzę. Jestem taka zdziwiona. Czemu? Ojej, słuchajcie, całkiem inne życie. Czemu ja nic nie widzę, się dziwię. O. I tu poprawimy, żeby nie było dziadostwa. Tak. Jeszcze je poczochramy. Tak. Ok. Dobra. Teraz sobie bierzemy nasz środeczek. I będziemy kleić. Klej się już rozgrzał. Także współpraca jest idealna ze wszystkim. Tak. Tak. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze mało. I musimy skończyć w tym miejscu. Tu musimy skończyć. To jeszcze sobie nawiniemy. I teraz możemy uciąć. O. No. Mamy. No i teraz wiecie, co zrobimy. Pomerdamy sobie w białym. Tutaj to obetniemy te końcówki, bo to będzie nam przeszkadzało w kwiatku. O. Gdzie mi się tutaj pelentarz? O. Dokładnie sobie wyciąć. Jeszcze tu jest niedokładnie. Ok. Teraz sobie pobrudzę. Pobrudzę. Puderkiem dla dzieci. Taki miałam, to taki daję. Myślę sobie, że mniej niebezpieczne, jeśli chodzi o jakieś mole czy coś. Bo przecież to jest chemia. O, i tu mi jeszcze zostało. To sobie delikatnie zamoczymy. I teraz szczepniemy. O, widzicie? No i teraz jest za bardzo znowu do środka, no bo przyklejaliśmy bliziutko. To robicie na odwrót. To robicie na odwrót. Czyli podkładacie i na zewnątrz wywijacie. O, widzicie, jak się ładnie wywija? O. O, widzicie? I się ładnie powywijało. O, nawet może za bardzo. To znowu zwijam. O, widzicie? No i sobie weźmiemy naszego kwiatuszka. On jest jeszcze dalej mokry, słuchajcie. Przykro mi z tego powodu, bo będzie go trzeba kleić klejem, bo na tym się nie doklei. No i co? No to sobie poradzimy z klejem. O. Za dużo tych pręciczków dałam. Ale to nic, ja sobie później powycinam co któryś tam pręciczek. Bo widzicie, no tak mag jest bardziej delikatny jednak. Za dużo, ale to nic. To nic. Ja to tam nie zmarnuję tego kwiata na pewno. Naprzemiennie, czyli tak. I słuchajcie, no to tak wygląda z materiału. Widzicie, te pręciki zrobiłam za duże. Ja je może od razu przytnę przy Was, o. Bo mi się nie podoba takie długie wąsiska. Po prostu skrócimy je i jeszcze je poprawimy. Nie zmarnujemy kwiatuszka. Tak. Tu jeszcze jest za długie. To jeszcze raz pomoczymy w kleju. Już wysechł. Ale to nic, zaraz będzie mokre. I tak. I jeszcze raz puderek. Tak, strzepniemy. Tak, o, tutaj wytrzemy. Bardzo dobrze. I teraz wywiniemy na zewnątrz. O, widzicie, jak się wywija? O, żeby mi się babcia nie spaliło. Tak. I
Tak. I teraz wsadzimy. A klej jeszcze jest, ale to nic. Tak. O. Wsadzimy sobie. Oj, teraz będzie lepszy. O, no ale widzicie, rozmokło i się skitrało. Ale to też nie jest problem, bo sobie dokleimy. Dałby nam się od razu drugi płatuś, też trochę rozmógł już klej. No mówiłam, że jest mokry kwiatek i dlatego, słuchajcie, nie, to nic z tego nie będzie. Znaczy będzie, tylko no to tak trochę wyszło nieprofesjonalnie, ale o, widzicie, jest. I muszę teraz tylko wyczekać, żeby mi to ładnie wyschło. No i tak się prezentują te kwiatusie. Można robić z papieru, tylko trzeba wysuszyć, a wiecie, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Wcale nie jest brzydszy ten kwiatek, zobaczcie. Wcale on nie jest brzydszy. Tutaj tylko pomaziałam tą mąką w środku, ale to wystarczy pędzelkiem wyczyścić. O, proszę bardzo. I jest wyczyszczone. O. I tak to wygląda. I myślę, że jeszcze tego białego jest tu za dużo. To też po prostu, słuchajcie, pędzeleczek. I troszeczkę szczepnąć tego białego. O, no i jest. Nie wiem, który jest ładniejszy. Ten taki fajny kształt wyszedł dosyć. No ale, no to macie i taką możliwość, tak? No, to teraz tylko sobie położymy, bo będziemy już dzisiaj kończyć. Ten muszę wbić i niech sobie spokojnie schnie. O, tak, tutaj on musi sobie wyschnąć, żeby się te płateczki, które oderwały, żeby się ładnie dokleiły. O, a te sobie możemy tutaj ładnie ułożyć. Tu już możemy uciąć. O, i mamy kolejny maczek. Listeczki mamy kolejne. I popatrzcie, macie maczki do kompozycji, jaką tam będziecie robić. No, no to dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Bierzcie się do pracy. Praca łatwa. Zobaczcie, ten naprawdę ten z papieru jest bardzo ładny kształt. Bardzo ładnie wyszedł. Te też są ładne. I można eksperymentować na grzewnicą i z papierem, i z materiałem. I zachęcam Was bardzo do tego. Trzymajcie się. Do następnego tutorialu, który będzie niebawem i pewnie mam w planie zrobić z Wami figurki z gipsu, bo mnie pytają dziewczynki, jak wykonuję figurki z gipsu do boksów. I to Wam wszystko powiem. No to pa, pa. Trzymajcie się. Wasza babcia Jola.